Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym nietypowym odcinku na moim kanale. W tym odcinku opowiem Wam o moich przygodach ze służbami porządkowymi, tak. Czyli z policją, ze strażą miejską i z straż ochrony kolei. Tak. Jeśli jesteś nowym widzem na tym kanale, to bardzo bym chciał, żebyś zostawił subskrypcję, dał łapkę w górę, nie zapomnij kliknąć w dzwoneczek, żeby otrzymywać powiadomienia o każdym nowym filmie. Więc ja już nie przedłużam i lecimy z YouTube'owym odcinkiem na moim kanale. Więc jak już mówiłem na samym początku w dzisiejszym YouTube'owym odcinku, opowiem Wam o moich przygodach ze służbami porządkowymi. Także zapraszam Was do oglądania. I pierwszą przygodą to była przygoda z policją. To już Wam opowiem. Pewnego dnia, to działo się jeszcze w tamte wakacje, się spotkałem z moim przyjacielem Łukaszem. Tak, spotkaliśmy się tego, fajnie było, rozmawialiśmy i poszliśmy sobie do parku, tak, żeby sobie pochodzić tego, odpocząć i w ogóle, nie? I ja tak sobie siedzę. Tego nie siedzę, a raczej sobie usnąłem, z tego co pamiętam. No i jakoś tak przykucnąłem sobie. I ja mówię do Łukasza, i ja wtedy zobaczyłem, że policja idzie w naszą stronę, co nie? I ja do Łukasza mówię: ty, chowaj to i to, bo zaraz będzie przypał. Dobra. Mówię, on pewnie nie usłyszał, nie? Mnie. I dopiero jak policjanci podeszli do nas, to on coś schował. Nie muszę mówić co. No i... I no i nas policja pytała, co my tu robimy, czemu my to robimy i w ogóle, nie? No to my powiedzieliśmy, że siedzimy, odpoczywamy, gadamy sobie o różnych sprawach i tyle. I chyba pan policjant się mnie strasznie wypytywał, czy ja nie palę, czy ja nie biorę narkotyków, czy ja czegoś nie mam takiego, no wiecie, złego, tak? No to ja mówię, że nie mam tego i tyle, ale nie chciał odpuścić ten policjant. Ciągle się mnie wypytywał, szukał w mojej dawnej torbie, co ja miałem. I w ogóle wszystko, nie? A Łukasza, mojego przyjaciela, sprawdzała pani policjantka i się pytała i też go sprawdzała, czy nic nie ma złego, czy tego. I w pewnym momencie policja powiedziała nam, że tu, w tym miejscu nie wolno przebywać, bo tu są chuligani i... No ogólnie mówię tak, że są chuligani i w ogóle, nie? W tym miejscu. No to my mówimy, dobra, okej. To ja powiedziałem, że dobrze, nie będziemy już tu przychodzić i od tamtej pory już tam nie przychodzimy. No.
No, mi takiego. I jeszcze dobrze, że to było pierwsze pouczenie od policji, bo gdybym dostał mandat, to by się ciężko dla moich rodziców by się to zakończyło. No, ja nie chcę siedzieć w więzieniu, także wolę sobie ograniczyć te mandaty, bo już miałem ich wiele na swoim życiu, także no. Kolejną przygodą jest to przygoda ze strażą kolei. Tak, ze strażą kolei. No to ja pewnego dnia znów się widziałem z moim kolegą, nie z moim kolegą, a z moim przyjacielem Łukaszem. To było w te wakacje, jeszcze chyba przed wakacjami, czy już na wakacjach, nie, już nie pamiętam, to było jeszcze przed wakacjami, z tego co pamiętam. No to jeszcze chyba było przed wakacjami. No. I pojechaliśmy na tory, nie? I na tych torach sobie siedzieliśmy, sobie się gadaliśmy. Sobie gadaliśmy o życiu. Zresztą u Łukasza jest film na ten temat, także podeślę wam linka do tego filmu i do filmu, który też nagrał taki sam. Więc no. I co jeszcze mogę powiedzieć, że my sobie tam siedzieliśmy, tego gadaliśmy i tu nagle podjeżdża jakieś auto, co nie? I ja mówię, nie no serio, znów przypał. I wychodzili z samochodu i jedą w naszą stronę, a ja myślałem, że pojadą dalej, nie? A to jednak się okazało, że jednak nie pojechali i się zatrzymali gdzieś tak z 15 metrów od nas. No i oni do nas podchodzą, pytają co my tu robimy, czemu my tu jesteśmy i tak dalej, nie? A my mówimy, że my tylko sobie odpoczywamy, że gadamy sobie i w ogóle. Co nie? I potem ja dostałem i mój przyjaciel dostał mandat po 50 zł, bo taki mandat za wchodzenie na niestrzeżony teren jest 500 zł kary. No, a ja tego nie chciałem mieć, bo dostaliśmy mandat tylko 50 zł, najmniejszy jaki był. I tyle. No. Trzecim i zarazem ostatnim przygodą ze służbami początkowymi jest ze strażą miejską. No i bo wam tego jeszcze nie nagrywałem, ale już wam nagrywam ten film, żebyście mieli i w ogóle, nie? No to spotkałem się z moim przyjacielem i z moją przyjaciółką Madzią, tak. Byliśmy wtedy na rowerach, to już było na wakacjach, już po wszystkim tym, co się działo w szkole, tak. I jak to my, ja z moim przyjacielem Łukaszem, lubimy sobie trochę się pobawić, tak? I no. I właśnie ktoś z bloków
chyba zadzwonił na Straż Miejską, że ktoś tam zakłóca, nie ciszą nocną, a zakłóca, chyba, że no, że my mieliśmy głośno ogólnie, tak? No. I Straż Miejska przyjechała. Mój przyjaciel mówi do mnie, że Straż Miejska to takie, okej, dobra. Już jest git. No. Dobrze, że dostaliśmy tylko po pouczeniu. I powiedzieli nam, żebyśmy zmienili tylko miejscówkę tego. No to my, dobra, okej, zabraliśmy swoje rzeczy, czyli rowery i swoje rzeczy. No ogólnie tak, swoje rzeczy, tak? I pojechaliśmy na drugą miejscówkę. No. Więc to chyba w tym filmie byłoby na tyle z moich przygód ze służbami początkowymi. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to piszcie komentarze, dawajcie łapki w górę i subskrybujcie mój kanał, jak i kanał Łukasza, mojego dobrego przyjaciela, z którym znam się 6 lat, za miesiąc będzie 7. Wy to pewnie będziecie oglądać jeszcze jakoś w sierpniu, no. Także no. I co mogę powiedzieć? I co jeszcze mogę więcej powiedzieć? Trzymajcie się i do kolejnego nietypowego odcinka na moim kanale. Na razie.